Nazywam się Anna Gordijewska. Od urodzenia mieszkam we Lwowie i nadal pracuję w moim mieście. Jestem dziennikarką Kuriera Galicyjskiego. Zapraszam do słuchania podcastu Spacerując alejami cmentarza Łyczakowskiego. W 12 odcinkach wraz z lwowianką Krystyną Adamską opowiemy o słynnych i mniej znanych osobistościach różnej narodowości urodzonych lub związanych ze Lwowem, pochowanych na tej nekropolii. Udamy się na kwaterę powstańców listopadowych i styczniowych. Opowiemy i podzielimy się swoimi wspomnieniami o początkach odbudowy cmentarza Orląt Lwowskich. Udamy się na groby poległych żołnierzy w trwającej obecnie wojnie z Rosją. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Krystyno. Dzień dobry. Kontynuujemy nasz spacer. Jesteśmy przy Alei Głównej cmentarza Łyczakowskiego. Zwraca uwagę piękny nagrobek arcybiskupów ormiańskich, dłuta Juliusza Bełtowskiego. Spoczywa tutaj dwóch ormiańskich arcybiskupów, obaj urodzeni w Łyścu, koło Stanisławowa, w miejscu, gdzie w kościele był cudowny obraz Matki Boskiej. Łysiec był znanym ośrodkiem ormiańskim tu na Podkarpaciu. Obaj arcybiskupi byli filantropami, teologami i też obrońcami obrządku ormiańskiego przed zakusami władz austriackich, którzy chcieli ten obrządek zlikwidować i ujednolicić z obrządkiem rzymskokatolickim. Obaj dosyć długo żyli. No, szczególnie Samuel Cyryl Stefanowicz, który zmarł w 103 roku życia i w opinii świętości, ale również w 80 roku kapłaństwa. Był najstarszym urzędującym biskupem ówczesnej Europy. No, a możesz opisać ten grobowiec? On taki jest w takim stylu neogotyckim i tutaj widzimy baldachim złożony z elementów ornamentyki gotyckiej i leżącą, spoczywającą na katafalku postać zmarłego arcybiskupa. Tuż obok dużo skromniejszy nagrobek Izaaka Mikołaja Isakowicza, który był synem Samuela i Rybsymy z domu Słowackiej, krewnej Juliusza Słowackiego. To wielka ciekawostka. Tak, niewiele ludzi o tym wie, ale wszyscy pamiętamy o tym, że Izaak Mikołaj Isakowicz był złotoustym kaznodzieją. Głosił kazania w czasie koronacji obrazów Matki Boskiej w kościele karmelitów na Piasku i w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej. To właśnie on poświęcił gmach Politechniki Lwowskiej. Przyjaźnił się też z Zygmuntem Szczęsnym Felińskim, świętym już dziś. Był gorliwym obrońcą polskości. Zażyczył sobie, żeby zamiast włożyć pieniądze na kwiaty na jego pogrzebie, były zbierane datki na polskie gimnazjum w Cieszynie. Już w owe czasy, bo ja myślałam, że to teraz tylko taka jest moda na to, nie? Nie, taka moda była dawniej. No i uczestnicy pogrzebu uszanowali wolę zmarłego. A my idziemy dalej. Z daleka widnieje nagrobek z taką wazą na górze i tutaj pisze Julian Zacharewicz. Kim był? To architekt, projektant wielu gmachów w Lwowie, przepięknego gmachu Galicyjskiej Kasy Oszczędności, niedaleko Teatru Wielkiego, ale też projektant nowego gmachu Politechniki Lwowskiej. Zresztą profesorował na tej uczelni, był też jej rektorem. A nowy gmach Politechniki budował, stosując nowoczesne rozwiązanie, jeżeli chodzi o nowinki techniczne, o zastosowanie najróżniejszych innowacji przy projektowaniu gmachu na cele uczelniane. I do dziś zachowało się jego popiersie. Jeśli wchodzimy do gmachu Politechniki, po lewej stronie mamy z takim pięknym napisem: wdzięczni uczniowie właśnie wystawili to popiersie. Nie każdy cmentarz może poszczycić się, że ma grób świętego. Na cmentarzu Łyczakowskim, niedaleko grobu Zacharewicza, mamy grób świętego już dziś Zygmunta Gorazdowskiego.
Był synem społecznika, polityka, posła ziemi sanockiej i mógł pójść tą samą drogą. Czekała na niego kariera urzędnicza, a on chciał być wszystkim dla wszystkich, żeby zbawić choć jednego. Poświęcił się służbie najuboższym i bardzo dobrze wiedział, że przypadkowa jałmużna dana na ulicy czasem może przynieść więcej szkody niż pożytku. Dlatego chciał objąć systemową opieką wszystkich potrzebujących, założył zgromadzenie sióstr Józefitek. Chodziło mu najbardziej o opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej. I warto przypomnieć, że w 2001 roku Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Lwowie właśnie ogłosił dwóch w przyszłości świętych, Zygmunta Grodzowskiego, także arcybiskupa Bilczewskiego. Nieco dalej, przy głównej alei, skromny metalowy krzyż na grobie wielkiego polityka Franciszka Smolki. Czech z pochodzenia, poseł do Izby Panów Parlamentu Wiedeńskiego i pierwszy prezydent parlamentu, był jednym z tych, którzy wywalczyli autonomię Galicji. I nie chodziło tutaj tylko o to, żeby pieniądze płynące z przemysłu, także z wydobycia nafty i gazu na Podkarpaciu, pozostawały w większości tutaj, a nie były odprowadzone do Wiednia, ale też razem z autonomią Galicji wywalczono prawo do używania języków narodowych i w urzędach, i też prowadzenia nauki w językach narodowych. A Lwów mu zawdzięcza usypanie kopca Unii Lubelskiej. Na wzgórzu Wysokiego Zamku, który to zresztą sam osobiście sypał, no i też przeznaczył na jego usypanie część własnych pieniędzy. I kiedy go dozorca kiedyś spotkał, to się zapytał: panie prezydencie, pan tutaj co robi z tą taczką? Mówi: no tutaj pomagam, tak, i chcę wziąć udział osobiście w usypaniu tego kopca. I symboliczna ziemia była przewożona z różnych miejsc Polski, a także z dalekiej Ameryki, i list dla potomnych tam pozostał. Ciekawa jestem, czy kiedyś go ktoś przeczyta. A czy słyszałaś coś na ten temat, Krystyno, że był posiadaczem najdłuższych wąsów w Galicji? No, Lwów się nie obędzie bez najróżniejszych kuriozalnych wiadomości, informacji i takiej ciekawej postawy życiowej. Franciszek Smolka był jednym z tych, którzy takową reprezentowali. Krzysiu, bardzo dziękuję ci za tę opowieść. Dziękuję bardzo. I ja dziękuję, Aniu, i dziękuję bardzo państwu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Projekt jest wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Публікація виражає лише погляди авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією канцелярії прем'єр-міністра Польщі і фонду «Свобода і демократія».